Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jak nie, jeśli nie w towarzystwie, nie wiem, czy to wyszło składnie gramatycznie, ale nieważne, jak nie przedstawić waszych wyborów styczniowych, jak dobrze nie zacząć roku 2022 planszowo, czyli jakie gry lądowały na stołach w Polsce, jeśli chodzi o styczeń, jeśli nie w doborowym towarzystwie. Dzisiaj ze mną Łukasz Kost, czyli mój patron, który za chwilkę opowie wam o waszych ulubionych grach. Widzę, że tu sobie totalnie pokreśliłeś wszystko. Nic sobie nie pokreśliłem, wszystko lecę profesjonalnie w pamięci. Witam was uprzejmie. Każdy zagościłem z nas ma fiszki, ale tu jest wszystko. Tak. Tu nic nie ma. No jest popisane wszystko w cały świat. Łukasz ma swoje uwagi, więc zobaczymy, co wyjdzie z tej waszej listy. Ja od razu na początek wam bardzo podziękuję, bo w styczniu udało się oddać o jakieś 150 głosów więcej niż w grudniu, a w grudniu już był fajny wynik, bo było 2300. Nie zamotałam. Zamotałam się tak, bo nie spisałam sobie 2300 tego numerka. 2300 to było teraz około, nie? Tak, 2400 najpierw prawie odejmij, teraz. Później to. W każdym razie dużo. Bardzo się cieszę i bardzo wam dziękuję za te głosy i zachęcam oczywiście do głosowania w lutym, więc trochę formalności. Słuchajcie, w lutym niech was zachęcą trzy nagrody i pierwsza to będzie World of Warcraft Wrath of the Lich King. Z figurką. Tak, z figurką. Ufundowaną przez sklep z planszówkami, który nazywa się Gry bez prądu. Ja wam to wszystko zostawiam w linku, w opisie, także zaglądajcie. Tam też są wyniki konkursów, ale nagroda numer 2, bardzo słodka, właściwie od słodkiego wydawcy, czyli Lucrum Games, i jest to twierdza Oblężenie Runedar. I nagroda numer 3, i uwaga, to będzie kupon na 200 złotych. Udało się? Udało się. Dobra, na 200 złotych w sklepie Warbox. Tak, staram się tego pilnować, no ale wiecie, lata praktyki. W każdym razie 200 zł czeka na zwycięzcę w sklepie Warbox. Wyniki znajdziecie w opisie. No i zachęcam was przede wszystkim do głosowania na waszą ulubioną planszówkę w lutym, bo luty już trwa, więc śmiało. My szybciutko opowiemy wam dzisiaj o 20, czyli będzie tu 20 gier. Chociaż może odrobinkę mniej, bo jedna albo ze dwie. Nie, chyba jedna się powtórzy. Podzieliliśmy się obowiązkami równo na pół, przykładnie, więc ja już po prostu przestaję mówić. Dlatego teraz ja odbieram Asi głos, tak, skoro już mnie zaprosiła. I gra numer 10 w top liście to Brazil. Brazil, który spadł z miejsca 9, teraz jest na miejscu 10, ale nadal w niego gracie i nadal na niego głosujecie. Tak, bardzo ładnie wygląda. Brazil, świt imperium. Na miejscu 9 nasza księgaria i niepożądani goście, czyli kto pana Waltona ubił i czym go ubił. I jeszcze i wiele pytań w wielu scenariuszach na miejscu 9. Znaleźliście już swojego mordercę? No, ja na razie tylko raz. No ja właściwie też. Natomiast jest dość nieduzinkowa ta gra wydana, to prawda. Miejsce 8. Gra Destinies, czyli odkrywanie swojego przeznaczenia. Szukanie, tak, tak. Ja szukałam, tak, opowiadałam wam o tej grze nie tak dawno, więc możecie sobie zerknąć, a już do zestawu, do kompletu niebawem dołączy dodatek, więc w sumie jestem ciekawa tego rozszerzenia. I miejsce 7. Nowa wersja bardzo znanej gry, czyli Terraformacja Marsa Ekspedycja Ares. Tak, ja wiedziałam, że to tu będzie, po prostu wiedziałam, nie byłam pewna, czy w styczniu już, ale no proszę. Nie podobały wam się grafiki? No to macie ujednolicone. Nie podobałyby się planszetki? No to macie podwójne. Nie podobały wam się kosteczki? No to macie ładne kosteczki. Zapraszam, gracie w tą grę. Ja w tą grę też grałem na 4 osoby, 2 godziny nawet zejdzie, ale polecam tą wersję Terraformacji Marsa Ekspedycja Ares w bardzo dobrej cenie. Bardzo przyjemna, tak. Cenie, bardzo przyjemna, bardzo fajna gra. Zapakowana też w fajne, foremne pudełko, no i teraz do kompletu dołączy. Na miejscu 6 wcale, że nie dodatek do Terraformacji Marsa Ekspedycja Ares, tylko podstawowa Terraformacja Marsa, w którą cały czas gracie, ale ja osobiście kibicuję, żeby Ares przeskoczyło jednak. Myślisz? Tą dużą Terraformację Marsa. No, tak. Po tym jak kibicuję. Po tym jak wskoczyła z, ona chyba ze 100, czekaj, podglądam sobie na to jej twoje tak, karty. Tak, 104 miejsce, zobacz, ja nie podglądnąłem. I pamiętasz. A Ares ze 104 miejsca na to właśnie miejsce także mocno skoczył, a Terraformacja Marsa
też poszła do góry chyba, tak? O jedno czy dwa oczka. No ona się kręci gdzieś tam zawsze po tej topce, więc to jest zawsze taka pozycja. Terraformowanie Marsa zawsze na topie. No nie tak, stać tak. Nas, żeby sobie polecieć gdzieś tam na Księżyc może kiedyś. Czy na Marsa, ale możemy sobie steraformować. Zawsze można w planszówce, jak się okazuje. Tak. I miejsce. Co tam jeszcze masz? I miejsce. Zostajemy w kosmosie. Piąte. Duna. Też Imperium. Poczciwa, tak, też poczciwa cały propozycja czas grana. Bardzo. Cały czas grana i już właściwie co niektórzy odbierają pierwsze pudełka od Lucky Duck Gamesów, Potęgi X, tudzież i z figurkami. Zobaczymy co, no to wiesz, dodatek, więc jakby nie, trzeba zrobić ranking ulubionych dodatków, czy też... Ale to może wzmocnić głosowanie na samą Dune, nie? No myślę, że tak, myślę, no, że myślę, tak. Że tak, ale ja, by był ciekawy ranking dodatków. Okej, okay, no to one się co jakiś czas pojawiały, więc może rzeczywiście warto, powiedzmy, raz na pół Duna, roku do tego wrócić. Duna Imperium i na miejscu czwartym... Jedna Duna, coś tu się z nią stało. Oj, kotek pogryzł. Cały czas czwartym. W kosmosie, cały czas Nemezis, w kosmosie. Nemezis może, tak? Tak, przytulę się. Tak, i tu na pewno jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o grę Nemezis, jak podało wydawnictwo Rebel, jeżeli chodzi o linie sprzedażowe w zeszłym roku, w roku 2021, na pierwszym miejscu słynne Doble, jeżeli chodzi o linię sprzedażową, a na drugim miejscu sprzedaży Nemezis, a więc geekowie podbijają... Przebijamy się, tak, przebijamy czołówkę, się po prostu z nowoczesnymi planszówkami. Dlatego też no, warto wspierać takie gry jak Nemezis, żeby też te gry były zauważane i żeby były te gry grane. A co najchętniej u Ciebie w grupie, jeśli chodzi o styczeń? Pamiętasz, pytasz, jakie to były? Nemezis, albo okej, okay, co najchętniej u Ciebie w domu? Ha, no ostatnio to wiadomo, nie? Bitoku wszyscy grają, nie tylko ja gram w Bitoku, w tą strokatą ładną grę, fajną. Czekaj, Bitoku. Zobaczymy kiedy Bitoku wskoczy i z jakim impetem, na tę top tak, listę. Tak. No ona się najpierw musi pojawić po polsku, na więc... Na miejscu trzecim... A propos... To będziemy czekaj, grali. Czekaj, bo Bitoku to sobie poszedł, jeleń na miejscu trzecim. Z wielkim porożem. Przygodówka, powiedzmy, że przygodówka, niektórzy mówią, że to nie jest przygodówka, ale grana, dodrukowywana i niedługo będziemy mieli dodatek do Zaginionej Wyspy Arnak. Bardzo czekam na liderów. Także polecamy. Które to miejsce? Gdzie trzecie, jesteśmy? Wow. Na trzecim miejscu, więc czyli, zaraz... Czyli chyba spadek, tak? No tak, bo Arnak tutaj mam zanotowane, że z drugiego. Na drugim tak, miejscu. Ostatnio tak, był na tak. drugim, ale on też sobie krąży po podium, więc powiedzmy, że jest to roszada. Ale zobaczymy mamy jeszcze na... jeden spadek. Jeszcze jeden? Z pierwszego miejsca. Czyli już wiecie, co będzie na pierwszym, zapewne. Szczęki lwa. Trzeba zacisnąć szczęki i głosować na wasze ulubione planszówki. Zróbcie to w lutym. No ja myślę, że tam jakaś walka właśnie się odbywa między tymi, którzy grają w Arnaka, tymi, którzy grają w szczęki lwa. No i zaraz dowiemy się. Myślę, że to nie jest już jakaś wielka tajemnica, co będzie na... Chyba, że wyciągniesz Bitoku. No. Uwaga, uwaga. Bitoku? Nie. Miejsce pierwsze, moi drodzy. Miejsce pierwsze Everdell. Król królów, a chociaż czasami drugie, czasami trzecie, no ale gdzieś tam to drzewo chętnie ile można grać w Everdella? Mówisz, że to nie panowie głosują? Nie, to głosują na pewno panie. Pozdrawiamy serdecznie. Panie, dziękujemy za głosowanie na Everdella. No tak, no dziękujemy. Wiesz, w którymś momencie nastąpi coś takiego jak, wiesz, jakieś spadki... Rebelia będzie na pierwszym. To zobaczymy, nie? To zobaczymy. Ja zaraz będę mówiła, bo ty już dobrnąłeś do końca, tak, jeśli oczywiście. Chodzi o wasze ulubione gry. Głosowaliście w styczniu również i to się, zobacz jak się fajnie złożyło, bo zaraz mamy walentynki, więc można powiedzieć, że... Nie można powiedzieć, że głosowaliście na gry dla zakochanych, bo patrzę na te pozycje i nie nadają się niektóre na gry dla zakochanych. Grajcie w Bitoku. To nie jest absolutnie żadna krypto reklama czy cokolwiek. Nie, jakieś nie dostałem, lokowanie produktu. Nie dostałem tej gry. Zaświadczam, że musiałem wydać na nią pieniądze, a szkoda, nie? A ja ją teraz zamknęłam tutaj pod spodem, bo graliśmy i na razie jeleń sobie poszedł. Tak, odszedł z lasu. Nie jeleń, dobra. Tylko Bitoku. Dobrze, no dla mnie jeleń. No, Bitoku. Z takim różowym, pięknym tu. No tak. Zostawmy na razie Bitoku, bo zaraz wyjdzie na to, że naprawdę zdetronizuje Everdella po prostu w pierwszym momencie, jak się tylko pojawi. O to chodzi, drogie panie, grajcie w Bitoku. Drogie panie i panowie, z racji zbliżających się walentynek, trochę to brzmi jak taki
jak się nazywała ta audycja taka z lat 80. Koncert życzeń taki telewizyjny. Dobrze, więc drogie panie i panowie, walentynki zbliżają się, może ten Nemezis nie jest nastrojowy, jak na dwie gry dla dwóch osób. Zbliżają się wielkimi krokami. To dobry czas, żeby powiedzieć o ulubionych grach dla dwójki osób. Natomiast nie sugerujcie się walentynkami, bo tu będzie chasami krew lała się, chociaż niekoniecznie w Mystery Jacku. Chyba jak tam głosowali, to myślałem, o walentynki to zagłosujmy na to. Nie, chyba tak. Nie było, nie. Chyba nie. 10. miejsce. Mr. Jack, czyli tak naprawdę Kuba rozpruwacz. Na walentynki. No, jakby jak ktoś lubi, to jest to jakaś opcja na walentynki w dwie osoby, w porządku. Chodźcie na miasto. Druga propozycja, która też raczej nie wydaje się zbyt, zresztą patrząc na pudełko, czy zaproponowałbyś na walentynki? Kurde, no wątpliwości mam, no wątpliwości mam naprawdę, czy to jest no na więc walentynki. nieźle idzie i Osent, moi drodzy, w dwie osoby. No jest się z czym mierzyć, Nemezis. To jest ciekawe, optymalne na dwie osoby także. W porządku. No. Najbardziej można pokazać. Ale lekko nie jest. No lepiej nie zostawiać drugiej osoby samej w tej grze. Tak, zdecydowanie. Więc położę to trochę nie po kolei, ale powiedzmy, że Mr. Jack jest nieco mniejszy. Miejsce 9. O Mr. Jacku chyba gdzieś tam w którychś premierach mogłam powiedzieć, albo spróbuję wam podlinkować, natomiast i Osent jak najbardziej możecie pooglądać, posłuchać. I przechodzę sobie do miejsca 8 i właściwie nie wiem, czy powinnam wyciągać, bo nie mam tej wersji... Nie mam tej wersji kosmicznej. Nie mam tej wersji kosmicznej, mam tę inną, ale powiedzmy, że nie wyciągnę. Star Realms, czyli lubicie jednak w kosmos polecieć sobie w tym wydaniu. W sumie 7 miejsce też nie mam. Jak to się stało? No tak też to się nie stało, że nie mam 7 miejsca, ale nie mam, bo akurat w Star Realms grałam, tylko nie zostawiłam, bo bardziej wolę tę grę, którą wy też wolicie, a jest wyżej. Natomiast Neuroshima Hex, która się znajduje na 7 miejscu, po prostu nie mam. Jakoś mi się nie udało jeszcze zagrać, więc... Ja się obiecuję, że się poprawię coś na trzeba, ten raz i chociaż coś pudełko będzie zrobić. Miała. Pudełko. Nie, jak będzie pudełko, to znaczy, że grane. Chociaż pudełko. Przysyłajcie puste pudełka. Neuroshima Hex na miejscu 3 i uwaga, 7, tak już do 3 doszłam, teraz aż zachrypłam z wrażenia, bo teraz musimy tutaj trochę... Ale ja nie mogę tego wyciągnąć kolejny raz. Oddaję ci głos, miejsce 6. Everdell. Tak, Everdell. Chyba nie trzeba zbyt wiele mówić. Everdell, w dwie osoby możecie sobie bardzo fajnie porozkładać to drzewko, a później najeść się jagódek. Nie, aż jagód... się widzisz, aż się odbiera przy tej grze głos po prostu. Do tej... Everdell w dwie osoby, okej, w porządku. Przechodzimy do klimatów, które nie są, ale to przynajmniej jest bardziej takie, wiesz, walentynkowe. Prawda? Everdell walentykowe? No w sensie no dobrze, tak łączymy przyjemne. Te karty w pary, no dobrze. Przyjemne. No, jakieś... Dużo bardziej niż, słuchaj, pozycja proszę, numer proszę panowie, 5. Nie kupujcie gier planszowych na walentynki, proszę. Pozycja numer 5, tak to powinno wyglądać. O! Czyli Terrors of London. To by był niezły prezent na walentynki. Na walentynki polecasz? Nie, no ja nie polecam. Mówię tylko o ulubionych grach, które dobrze działają na dwie osoby zdaniem. Tak, na dwie osoby. Widzów. To głosowanie było w styczniu. Tak, w styczniu, dokładnie. Terrors of London, moi drodzy. O Terrors of London mówiłam. Kto nie zna jeszcze, a lubi mroczne, wiktoriańskie klimaty i nie boi się krwi, to bardzo proszę zerknijcie sobie do opisu. I teraz sprawdzam, żebym się tu nie pomyliła. No nie pomylę się, ale trochę się poprzesupuję rzeczy. Jest pudełko, tu jest pudełko. Ta wersja, tak, tu jest pudełko, bo lubię bardzo Hero Realms z fajnymi grafikami i fantastycznym klimatem. Tutaj już nie kosmos, tylko walki właśnie wśród takich fajnych bohaterów. Bardzo ładne grafiki, bardzo przyjemna karcianeczka. I teraz mamy grę dla dwóch panów. Nie. Dlaczego panów? Ja nie odmówię. Miejsce 3 i zapytam się, czemu nie pierwsze. No. U mnie by było w tym rankingu póki co pierwsze. Natomiast dla was 3, no rzeczywiście nie zagra się tutaj więcej osób, tylko właśnie w parze. Jak ktoś lubi bardzo Star Wars, to na walentynki nawet też może usiąść. Dlaczego by nie? W Rebelię? Mhm.
No dobrze, no nie będę się przecież kłócił. Ja bym chętnie sobie pograła, ale dobra, przechodzimy do miejsca drugiego i tu już nie będzie takich spektakularnych pudełek, tylko coś mniejszego. To wprawdzie nie jest... patchwork w tym tradycyjnym wydaniu, bo to jest wersja zimowa, a można by było jeszcze nawet walentynkową, tylko wtedy nie kołderka. Ale kołderka jest, także. Tak, kołderka jest, więc czy to w wersji zimowej, czy to w wersji niezimowej, możemy uszyć i możemy sobie popatchworkować. Natomiast ta walentynkowa wersja jest bombonierką. Jest to świetny pomysł dla mnie. I są serduszka. I są serduszka i, ojej, nie bądź jakiś znudzony. I są serduszka. Trzeba serduszka, przeżyć też drzewka. Walentynki. Panowie, no. Panowie. Kupcie jakiegoś kwiatka. Myślę, że panie świecie, też nas. Kryształki myślę, panie... dla pań ładne, takie wisiorki różne inne. Nie? Tak jak w Bitoku, nie? No, tak jak w Bitoku. Dobra, już dość tej kryptoreklamy, czy też... Słuchajcie, i to też jest, to jest numer jeden, ale to nie chodzi o 7 cudów świata, tylko tak wyciągnę szybko i schowam, bo oczywiście zagłosowaliście na 7 cudów świata pojedynek. Ja nie mam, bo jakoś tak nie do końca mi ona się spodobała, więc nie mam jej w kolekcji, natomiast... Szanuję, tak? Można i w 7 cudów świata się pojedynkować. Okazuje się, że najchętniej to robicie właśnie w tę grę numer 1. Można się pojedynkować i w 7 cudów świata, i można się pojedynkować w Daj Strona, i można pojedynkować w Obronę przed Czarną Nagią. No, i w wiele jeszcze gier można się pojedynkować. Tak, każdy z nas chodzi pewnie by o wybrał to, troszkę żeby coś innego. Się pojedynkować i tutaj bardzo fajnie, bo nie bawimy się, wiecie, w jakieś kołderki, tylko się pojedynkujemy, gra rywalizacyjna. To chociaż jest tutaj ten plus. No okej, ja się jakby na to piszę. Natomiast tak wygląda i tak prezentuje się wasza top lista najchętniej wybieranych gier w dwie osoby oraz najchętniej wybieranych gier w styczniu. Cóż będzie działo się w lutym? O tym przekonamy się w marcu. Być może w towarzystwie Łukasza, być może w towarzystwie... Już mnie tutaj nie zaproszę. Oczywiście, że cię zaproszę. bo jest strasznie miło, że mogę ponagrywać z kimś i nie tylko siedzieć i mówić, tylko ktoś mnie wyręcza. Nawet jeśli tu pokreśliłeś cały świat. Nie zerknąłem nawet, no to już zdążyłem się nauczyć. Tak, już zrobiłeś sobie swoją listę. Bo to są złe nazwy. No tak, rzeczywiście, to są z BGG, natomiast całkiem sympatycznie to wszystko wygląda. Zachęcam was, moi drodzy, do głosowania w lutym, bądźcie koniecznie w niedzielę, bo mimo, że my nagrywamy to w inny dzień niż piątek, to wy to w piątek powinniście obejrzeć. A teraz obejrzeć. Będziemy grać w... No tak, teraz będziemy grać w... Ciężkie. Ciężkie. Przybierzemy Golema. Maski i spróbujemy ukatrupić pewnie. Nie, będziemy gonić Golemy będziemy po ukatrupiać. Pracę. Będziemy gonić. Będziemy ukatrupiać. Ale musisz najpierw dogonić. No dobrze, no ale to potem będziemy ukatrupiać. Bardzo przyjemna dobrze. Gra. Nie tylko dla dwóch graczy. Golem. Będziemy się o tym przekonywać za chwilę. Okej, do zobaczenia w następnym materiale. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia, dziękuję. Trzymajcie się, pa. Cześć. Hej. Power. Power, ty też masz kartkę. Dobrze. Ale głośno mów. Głośno tylko. Mówię. Tylko głośno mówię. Dzień dobry. A, miniaturka. No, ty nie mam różowej bluzeczki. No przykro mi. Coś ci zorganizuję. Że musimy na miniaturkę iść? Na miniaturkę. Za głupie pytanie.